smakkujaw.pl, pikantne kruche paluchy. Przygotuję dzisiaj doskonałą przekąskę. Jest to moja ulubiona potrawa, a mianowicie będą to kruche paluchy z pastą pomidorową. A zatem będziemy potrzebowali 300 gram mąki. Mamy mąkę wrocławską, ale pochodzącą z Kruszwicy. I w zasadzie wszystkie produkty, które tutaj widzicie, pochodzą z regionu Kujaw. Będziemy potrzebowali 200 gram masła, 3 łyżki śmietany kujawskiej. Przyprawy mamy wszystkie z zakładu Cykoria S.A., czyli też z regionu Kujaw. Mamy tutaj paprykę mieloną ostrą, paprykę czerwoną słodką w płatkach, posypiemy nasze paluchy i oczywiście czarny pieprz. Użyjemy także odrobinę soli, oczywiście kujawskiej. Potrzebna będzie również cebulka. Jest tu jedna cebula pokrojona już w taką drobną kosteczkę. Będą potrzebne także dwa żółtka oraz pomidory pokrojone. Będziemy z nich przygotowywali pastę i ziarna słonecznika do posypania naszych pysznych paluchów. Nasze paluchy posypiemy żółtym serem. Mamy już tutaj starty. Zaczynam od przygotowania kruchego ciasta, a zatem do makutry wsypuję 300 g mąki i dodaję 200 g masła. Teraz trochę przesiekam mąkę masłem. Dosłownie odrobinkę i tak za moment będę wyrabiała ciasto. Dodaję pół łyżeczki soli. Dodaję żółtka. Oraz 3 łyżki śmietany. I teraz to wszystko. Najpierw pałką postaram się połączyć, a potem zacznę wyrabiać ciasto ręcznie. Jeszcze chwileczkę wyrabiam ciasto rękoma, ale dosłownie minutkę i chowam do lodówki na pół godzinki, a w międzyczasie przygotuję pastę pomidorową. O, ciasto już jest właściwie przygotowane. Formuję kulę w folię i na 30 minut do lodówki. Na rozgrzaną patelnię wrzucam kawałek masła. Zaczekam, jak się rozpuści. I wrzucę cebulkę. Odrobinkę posolę. Wtedy cebula szybciej zmięknie. Cebulka zeszklona, a zatem wrzucam pomidorki, wymieszam. Całość będę podduszała, aż sos zgęstnieje. Potem doprawię pieprzem, solą i ostrą papryczką. Jak widzicie, nasza pasta już gęstnieje, a zatem nadszedł czas, aby doprawić. Solidna porcja świeżo zmielonego czerwonego pieprzu, szczypta soli i pół łyżeczki ostrej papryczki. My lubimy pikantny, więc taka porcja będzie w sam raz, ale jeśli chcecie, no może dla dzieci przygotować takie paluchy, to tej papryczki ostrej nie musicie dodawać. Ja to wszystko przemieszam i jeszcze minutkę, dwie podsmażę. Jeszcze odrobina słodkiej papryki czerwonej w płatkach. O, znowu przemieszam i za moment wyłączam gaz. Gotową pastę zostawiam do przestygnięcia. Minęło pół godzinki, wyjęłam ciasto z lodówki, posypałam blat mąką i rozwałkowuję ciasto na takie, no, kilkumilimetrową grubość.
rozwałkowane ciasto. Nakładam pastę pomidorową. Ta pasta smakuje naprawdę rewelacyjnie. Pastę mam nałożoną i teraz kroję najpierw w połowie i na takie mniej więcej 2-centymetrowe paski. Tak przygotowane paseczki skręcam. O, taki robię. Taką spiralkę. I kolejną spiralkę. Tak przygotowane paluchy obsypuję teraz żółtym serem. Odrobinę ziaren słonecznika. Tak przygotowane paluchy układam na blaszkę, delikatnie wysmarowanym. No akurat ja posmarowałam masłem, ale pamiętajmy, że mamy ciasto kruche, więc wystarczy tylko odrobinę. Ja te paluchy będę piekła około 15 minut. Oczywiście wcześniej mam piekarnik nagrzany do temperatury 200 stopni, włączona górna i dolna grzałka i wkładam na środkową półkę. Zaglądam do naszych paluchów. Są już pięknie upieczone, poza tym wyjmuję z pieca i zaraz będę wkładała przygotowaną drugą porcję. Pyszne, kruche paluchy z pastą pomidorową są już gotowe. Wyłożyłam tutaj na taki talerz obrotowy. Ja bardzo polecam te paluchy, ponieważ one są niesamowicie kruchutkie, no dzięki zawartości sporej ilości masła. Polecam dla dziecka na drugie śniadanie, dla dorosłych doskonale pasują z zimnym piwkiem. Są naprawdę doskonałe na gorąco, na zimno, a zatem, tak jak powiedziałam, gorąco polecam i życzę smacznego.